środę 12 lipca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie miały miejsce obchody Święta Policji. Z tej okazji nie zabrakło uroczystej zbiórki, podczas której wręczone zostały wyróżnienia i mianowania na wyższe stopnie policyjne. Zaufanie opiera się na uczciwości, na honorze, na świętości zobowiązań, na wiernej ochronie i na bezinteresownym działaniu. Bez ich nie istnieje, mawiał Franklin Roosevelt. A inny wielki człowiek, Albert Einstein, powiedział: tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Drogie koleżanki, koledzy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni policji, to dla mnie zaszczyt być dziś wśród Was, być jednym z Was. Niech będzie mi wolno właśnie tymi słowami podziękować za Waszą codzienną służbę i trud. Za służbę ludzi niezwykłych, profesjonalnych, dostrzegających wartość troski o drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie mnogości służbowych obowiązków, którym towarzyszą nieraz zwykłe, codzienne ludzkie problemy, ludzkie dramaty, w świecie pośpiechu i szybkich decyzji nie tak łatwo dostrzec drugiego człowieka. A jednak Wy, ludzie niezwykli, zakładając policyjny mundur, bierzecie na siebie wyjątkową odpowiedzialność. Trudną, pełną poświęcenia, odwagi i wartości. Wartości, która wyraża się w jednej z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Potrzebie bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, działania policji podejmowane na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej są zawsze działaniami złożonymi, opierającymi się na kooperacji podejmowanej z organami administracji państwowej, instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i mieszkańcami. Poczucie bezpieczeństwa to efekt wspólnej, wytężonej pracy, to efekt pracy wielu osób. I dziś raz jeszcze pragnę z tego miejsca podziękować za tę wzorcową współpracę, która trwa na wielu płaszczyznach i której zawsze przyświeca ten jeden nadrzędny cel – dobro drugiego człowieka. Drogie koleżanki i koledzy, każdy z Was ma w tym swój niekwestionowany udział. Działanie tworzy nas i definiuje. Codzienna rzetelna praca, Wasze zaangażowanie budują postrzeganie pracy funkcjonariusza policji, ale też zawód ten obdarzają społecznym zaufaniem. Jestem z Was dumny i z dumą dziś mówię o tym, że stojąc na straży bezpieczeństwa naszych obywateli, bardzo wyjątkowa i niezwykła rola przypadła nam w udziale. Drogie koleżanki i koledzy, świat nagradza i pamięta nie to, ile wiemy, ale to, co zrobiliśmy. Święto Policji to także święto Waszych rodzin. Korzystając z okazji, pozwolę sobie przekazać na ich ręce podziękowania za ogromną wyrozumiałość, wsparcie i poświęcenie. Policyjna służba nigdy nie jest łatwa. Wy, nasi bliscy, wiecie to najlepiej. W takim dniu jak dziś nie wolno nam również zapomnieć o wszystkich tych policjantach, którzy czy to na służbie, czy także poza nią, zawsze przesiąknięci etosem swojej misji życiowej, oddali życie i zdrowie po to, by strzec bezpieczeństwa, o ich rodzinach. Dziękuję również za wieloletni trud funkcjonariuszom, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Burmistrzowie, Panie i Panowie Wójtowie, dziękuję Wam wszystkim, jednocześnie każdemu z osobna za wsparcie, którego udzielacie policjantom cieszyńskiego garnizonu. Policjantom i pracownikom cywilnym w dniu Święta Policji życzę dalszej satysfakcji spełnienia tej odpowiedzialnej służby i pracy. Przyjmijcie proszę życzenia sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbacie. Dziękuję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.